Witam serdecznie, z nami Marcin Sudoł, kapitan, ojciec założyciel. Tak jest, witam Państwa, witam wszystkich zarządzających FLS-u. Na początku moje pytanie, bo sprawdziłem, trochę się zagłębiłem w historię, początki w Sępach, tak? Wiosna 2011. W FLS-ie? Zgadza się. Jakby współzałożyłem tą ligę. Po dwóch meczach niestety nasze drogi się rozeszły. Bardzo żałuję. No ale jestem tu. No i mimo wieku będę cały czas walczył. Mam nadzieję. No właśnie, długa przerwa po tym 2011 roku. Dopiero powrót w 2017 na wiosnę w Błękitnej Husarii. Zgadza się? Zgadza się wszystko. No, przygotowałeś się fantastycznie. I także założyciel tej drużyny. Założyciel w Błękitnej Husarii, współzałożyciel. Założyciel w Błękitnej Watachy i założyciel anonimowych amatorów. Ciężko, musimy to zmienić, bo ta nazwa jest beznadziejna, ale tak sobie wybrali. No i właśnie do tego chciałem dążyć. Właśnie trzech drużyn, właściwie czterech założyciel, czyli dość prężnie. Pierwszej pazernych Sępów nie. Czyli... Tam byłem tylko małym tłem. Głośnym małym tłem. Okej, czyli dlatego pewnie też głośności rozpadła się ta drogi wasze. No coś w tym stylu, ale no, można powiedzieć, jestem ciężkim zawodnikiem na boisku, ale daję siebie wszystko. Serce, najważniejsze jest serce. I właśnie chciałbym nawiązać do tych właśnie trzech drużyn, tak? No jedna odstępuje nazwą, ale właśnie skąd ten przedrostek Błękitna? Dlaczego Błękitna? To jest ciężkie pytanie, dlatego że wszystko się razem łączy. Oprócz błękitnego nieba, błękit to mój ulubiony kolor, to też się dowiązałem. No i kwestia jest taka, że połączenie białego i niebieskiego, czyli flagi Krakowa, to jest błękit, jakby nie było. Bardzo ładne wytłumaczenie, podoba mi się to. Ale właśnie skąd się wziął wyłam anonimowi amatorzy? Czy to właśnie tak wspomniałeś, było ich pomysł i dlaczego się na to przede wszystkim zgodziłeś, skoro są już dwie błękitne? Mój pomysł był to Błękitna Armata, a oni po prostu wszystko błękitnie, nie pasowało im błękitnie, to wymyślili najgorszą nazwę chyba w FLS-ie. Proponuję, mam już dla nich nową nazwę, ale to się zobaczy, czy będą chłopaki przystępują, bo cały czas, jak wiemy, ceny prądu wzrastają, wiecie jak jest, no i jest ciężko, ale co chciałem powiedzieć, bo już jak ćwieląg się zachowuje, chciałem powiedzieć, że no, jesteśmy na dobrej drodze, żeby chłopaki po prostu tą nazwę zmieniły. Okej. Okay. Chciałbym zapytać jeszcze o takie coś, bo właśnie zaczynałeś w Błękitnej Husarii dwa sezony, no i przeszedłeś chyba już na stałe do Błękitnej Watachy. Czemu taka zmiana? A wiem, że twój syn występuje w Błękitnej Husarii, tak? Brat mój się zabije, ale albo udusi. Nie, to jest oczywiście mój brat. Rozeszły się nasze drogi, że potrzebowałem innych wyzwań, bo ja jestem osobą, która jest, jak sama nazwa wskazuje, jestem z Husarii, czyli jestem wilkiem, jestem agresywny, a Husaria, jak wiemy, gra piłkę defensywną. Oni lubią taką grecką piłkę, jak pamiętamy 2004. No i wolałem po prostu, my gramy piłkę na tak, jak Engela, reprezentacja w 2002. Jaki jest efekt, wszyscy widzą. No i właśnie do tych efektów chciałem się teraz odnieść. Watacha zaczęła różnie, ale miała ciężki terminarz tak naprawdę, tak? Mówimy o którym teraz już... O obecnym sezonie, o zimowym już teraz, o obecnych wynikach. Zaczęła no, od dwóch porażek, jeśli nie mylę, w tym, że z Aptivem było blisko chyba wygrania, tak? To był ten mecz, w którym prowadziliście 4-0, 4-0, nie a nie chcieliście drugiej, ani w Aptiv, kiedy można było ten Aptiv ugryźć, tak jakbym tak powiedział, to był najlepszy moment. Oni ciężko w ten mecz weszli, no i wyszło nasze niedoświadczenie. Jestem bardzo dumny z drużyny w tym sezonie, dlatego że my ze sobą kompletnie nie gramy. Złożyły się na większość, 90-85% drużyny. To są nowe osoby, których na oczy nie widziałem. Rekrutacje, które przeprowadzam, no są bardzo, bardzo szerokie. Nawet tak naprawdę nie wiem, kto przyjdzie, zgadza się, ale chłopaki stworzyły, no, mimo że nie zasługujemy na przykład na Ligę B czy A, ale kwestia jest taka, wszystkie te założenia taktyczne, które są, no, są agresywni, to jest najważniejsze. Z sercem do tego podchodzi, mimo takich umiejętności, jakie mamy. Ja jestem bardzo, bardzo dumny z chłopaki. Jeżeli tutaj was wyprzedzimy, a mam nadzieję, że tak się stanie, no to by było spełnienie tego, co założyłem sobie na ten sezon, czyli zagranie w pierwszej piątce i naukę od tych najlepszych zespołów, czyli tam jest Aptiv, Kalinex i tak dalej. No to bym chciał przećwiczyć kilka takich rzeczy przed wiosną. No oczywiście z całym szacunkiem do drugiej połówki, no ale chcę być w pierwszej. Zobaczymy, jak wyjdzie. Chociaż 200 piechotą nie chodzą, nie? Oczywiście. A i chyba właśnie jesteście na najlepszej drodze w tym momencie do tej górnej piątki, bo od trzech meczów dwa zwycięstwa, jeden remis, tak? Mieliście bilans przed tym meczem ujemny, -4, teraz macie na +1, jeśli nie mylę.
Aż tak statystycznie, bardzo dziękuję. Widać profesjonalizm tej ligi, fantastycznie. Nie interesuje mnie tak naprawdę, mogę wygrywać, chociaż nigdy nie sądzę, żebyśmy wygrali 1-0, ale z Chopinami udało nam się przegrać 2-1. To był mecz bardzo, mimo że tych bramek było tylko 3, był to fantastyczny mecz, jak to tak z historii pamiętam. Tak tutaj postawiliśmy wszystko na to, żeby tych bramek było jak najwięcej, mimo że jest w tym sezonie 2x20 tylko. I nasze mecze, mam nadzieję, że zresztą chwalicie w FLS Life, że są dobre. No, brakuje nam na przykład troszeczkę szczęścia, zgadza się? W niektórych. No, żałuję Aptiv, ale mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i to będzie inaczej wyglądało. No, brakuje nam jeszcze, Michał, nie słuchaj tego, wyłącz to, że brakuje nam bramkarza, po prostu przypuśćmy z o półkę wyżej. No, a sam Michał mówi, że no... Jest, bo jest. Dziękujemy mu bardzo. I kwestia, mam nadzieję, że dotrzyma do końca. Trochę kontuzjowany jest. Mam nadzieję, że dotrzyma do końca sezonu. Okej, a nie boicie się, że jednak mimo ostatnio, no, nie ma co ukrywać, jesteście w dobrej formie, tak mówię, no 7 punktów w 3 meczach, ale jednak jest dość ciasno w tej lidze i oto ostatnie 5. miejsce dające awans do górnej połówki będzie ciężko, tym bardziej, że macie ostatnie 2 mecze dość ciężkie, jeśli nie mylę z Płaszowem i chyba z Rekonwalescentami, którzy no niby są w środku tabeli, ale potrafią to zaskoczyć. Sam ten mecz dzisiejszy powiedział, mimo że wygrywaliśmy nie wiem ile, chyba 6-0 do przerwy, grało się ciężko, nie mogliśmy w ogóle w ten mecz wejść. Później wystarczyło 2-3 minuty tak u nas. My jesteśmy, mamy, Watacha ma, jak jest ciemna strona księżyca, tak jest ciemna strona Watachy. Ma 2-3 minuty taki, że po prostu wyłączają myślenie, myślą, że się sam mecz wygra, że dogramy tak, jak był mecz, co prowadziliśmy. Teraz też nie pamiętam, teraz mam takie jakieś zaćmienie mózgu. Wygraliśmy 3 bramkami, a panowie w 30 sekund strzeli nam w 40 minuty 2 bramki, co praktycznie doprowadziło mnie do szewskiej pasji. No ale teraz staram się oduczyć tego chłopakom. Nie ma czegoś takiego jak stanie, po prostu sam mecz w FLS-ie się nie wygra, dlatego w tym FLS-ie jesteśmy. No, mógłbym w jakiejś innej lidze grać albo sobie pod blokiem kopać na Orliku, ale to nie ma tej adrenaliny. Póki mam zdrowie, a już mam prawie 59 lat, to daję radę. Super. I właśnie chciałem jeszcze wrócić do tego, co wcześniej powiedziałeś o rekrutacji do waszej drużyny. Jak ona wygląda? Bo z tego, co słyszę czasami kątem ucha, że tak powiem, kiedyś określiłeś to, że dużo włożyłeś w ten projekt, czyli zakładam, że rekrutacja też ma jakiś specjalny wygląd. Tak, no myślałem, że tutaj tu się, że coś wiesz, że mnie podpytujesz. No moim zdaniem, no jakby nie było, może kiedyś trafię do legend FLS-u, jakby nie było, oprócz profesjonalnych drużyn, jestem jakby skarbnikiem, tak, 3 drużyn, miała być nawet 4, no ale ze względu na jakieś takie domowe zawirowania, czyli remonty, nie remonty, tu praca, czy zmiana tej pracy, no nie udało mi się tej 4 drużyny założyć. Kwestia, jak wygląda rekrutacja, no na wszystkich dużych grupach krakowskich, zresztą wszystkich zapraszam, jeżeli nie macie drużyny, chcielibyście dołączyć do projektu. Jest Husaria, jest moja Watacha, są anonimowi amatorzy, ja zawsze z alkoholicy, nie wiem dlaczego. Nie mamy z alkoholem nic wspólnego. Kwestia jest taka, że no, wszystkich zapraszam. Zapraszam też na nasz profil facebookowy Błękitna Husaria łamana na Watacha. Można się ze mną skontaktować. Jeżeli jestem w tym wywiadzie, to znaczy, że jestem wypłacalny albo że jestem wiarygodny dla wszystkich, więc jak najbardziej zapraszam. Szykuje się rewolucja z tego, co widziałem wideo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie zapytałem tutaj współwłaściciela, że czy chociaż będzie na przykład jeden mecz na żywo, żeby można sobie było oglądać, żeby to od razu było w internecie, ale zobaczymy, może wyjaśnię w następnych odcinkach wszystkie te zawisłości tego super systemu. No ale dobrze, bo jeszcze się tutaj odniosę do nowego sezonu. Bardzo dobrze, że o to zapytałeś. Jest coś takiego, co w każdej drużynie nas bardzo denerwuje i ten, kto montuje te filmy, robi kapitalną robotę, ale jednej rzeczy nie robi, że na przykład jest akcja drużyny naszej, niech będzie, jest przejęcie piłki przez drużynę przeciwną, to nie ma tej straty, żebym przynajmniej na przykład na WhatsAppie powiedział nam kolegom, kto stracił tą piłkę i dlaczego tą bramkę dostaliśmy, to bym tylko o tą jedną zmianę prosił, te 3 sekundy wcześniej, jak można by było na przykład po stracie, jak ktoś to ogląda, żeby wrzucił tą bramkę, ale teraz słyszałem, że mamy dostęp do wszystkich meczów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja trzymam za to kciuki, jak to się tak w taką stronę rozwija, to fajnie, byle to nie kosztowało 80 tysięcy złotych za sezon. To będzie fajnie. No tutaj muszę się wytłumaczyć, bo to ja robię skróty. Fantastycznie. Jak to z mojej strony, tylko tak mówię wszyscy... Są ograniczenia niestety czasowe, więc musimy się wyrobić w jakichś tam ramach czasowych, więc nie każdą... Nie mówię te akcje tylko takie stratowe, wiem, że nie każdą akcję też da się zrobić, ale zawsze możemy wysłać pełny materiał na prośbę dla was, jakbyście chcieli cały materiał meczowy. Nie, to jest tylko tak naprawdę, zawsze chodzi o bramki, no jest wynik. Ja tak naprawdę 2 pierwsze sezony grałem dla fanu, teraz już jakby to chciałem na tej drabince takiej lekkiej adrenaliny wyjść wyżej.
Okej, a wracając jeszcze trochę do tych rekrutacji, do tych testów, czy przeprowadzacie na przykład osobom, które chcą z wami grać, testy jakieś sprawnościowe, czy zabieracie ich na gierkę, czy coś w tym stylu? Bardzo się pochwalę, bo w 2018 roku już nawet dwa terminy, nawet można było, znaczy nie u mnie tylko, ale można było grać 3-4 razy w tygodniu, jak ktoś chciał, mógł na Orliku przy Narodowym Centrum Rugby się sprawdzić na ulicy Karola Darwina, bardzo daleko, albo dwa razy na Agiechu. Teraz zobaczymy, boisko Agiechu jest niestety nieczynne, nie mogę na chwilę obecną jeszcze nie mogę go wynająć, ale tak jak najbardziej zapraszam serdecznie, jeżeli tylko, no wszystko na priv, jak się to mówi, po ile ziemniaki, zapraszam na priv. Okej, czyli widać, że do tego podchodzi coś dość profesjonalnie, co zresztą widać na boisku, jesteś jedną z bardziej wyrazistych postaci FLS-u, bym powiedział, zawsze cię słychać na boisku. I tu właśnie chciałem zapytać, masz kilka swoich powiedzonek, jak siedź na nim jak na czereśni, dziobaj i tak dalej. Czy są to twoje autorskie powiedzenia, czy może gdzieś kiedyś je zasłyszałeś i używasz ich po prostu na boisku? Mi mówią, że ja się pomyliłem troszeczkę, jeżeli chodzi o swoją karierę zawodową. Powinienem zostać albo stand-upowcem, albo jakimś DJ-em na weselu tak naprawdę, bo po prostu wymyślam te teksty na żywo albo miksuję od kogoś, gdzieś na przykład usłyszałem na weselu, na imprezie, a później to miksuję. Poza tym no, nie lubię agresji, tak? Bo niektórzy, którzy mnie nie znają, to myślą, że to jest tak strasznie bardzo poważnie. Oczywiście są nerwy na boisku, bo one być muszą, bo nie można po prostu przestać i nie lubię czegoś takiego, jak się nic nie dzieje na tym boisku i nikt się do siebie nie odzywamy. No i ja zawsze, tak jak mówię na moich wszystkich rekrutacyjnych ogłoszeniach, zawsze jest postscriptum numer 5, to jest bardzo, bardzo ważne, numer 4, zależy ile jest to postscriptum. Tam jest napisane, jeżeli nie umiesz po meczu wyjść na piwo z ekipą, bez względu na wynik, to nie zgłaszaj się. To jest jedyny mój wymóg tak naprawdę, bo tak jak mówię, straciłeś formę, chcesz ją odzyskać, są anonimowi amatorzy. Nie, no, ta nazwa jest przeklęta. Zapraszam, tak naprawdę zapraszam. Można ten jeden sezon mieć właśnie nawet dla fanu. Jest drużyna trzecia dla fanu. Zapraszam. No problem. Okej, moje ostatnie pytanie. Jaki jest plan tak naprawdę na ten cały duży projekt? Bo cały czas się coś zmienia, mówiłeś też o czwartej drużynie. Jaki jest plan na cały projekt, projekt błękitny, że tak go nazwę? Projekt błękitny, znaczy kwestia jest taka, nie mogę sobie wszystkiego zaplanować tak, jak bym chciał, bo plany zawodowe mi się co chwilę zmieniają i nie mogę ich tak, nie pracuję w Matrixie, czyli od poniedziałku do piątku, na przykład do 15, to mógłbym się tym zająć. No, pomaga w tym fantastyczny internet, czyli kontakt przez WhatsAppa, przez grupy messengerowe jakieś. To jest genialne, że nie tak jak za czasów jeszcze szwagra było, czyli Pazernych Sępów, że on no, musiał i dzwonić po ludziach, i w SMS-owie i tak dalej. Ciężko teraz zebrać. Teraz po prostu przychodzisz, nie przychodzisz, kombinuję. Fantastyczny jest to ten cały AG, który prowadziłem przez cały rok 2017-18, od marca 2017 nie opuściłem praktycznie żadnego czwartku, bo to najważniejsza nasza data, czyli czwartek, 21 AG, że dokąd to dąży. No, chciałbym, żeby, tak jak mówię, zaczynasz swoją przygodę z FLS-em, zaczynasz na przykład do amatorów. Jest tutaj kolega Patryk Sianecki, dobrze mówię. No to zaczął od amatorów. Chciał czegoś więcej? Absolutnie nie mamy pretensji, czyli chłopaki nie mają pretensji. Idzie dalej, idzie wyżej. Chce się rozwijać piłkarsko. Nie chce po prostu, ewidentnie, że jakaś osoba się wyróżniał. Wyróżniał się tam chyba Zenon. Zapomniałem nazwiska, przepraszam się, Zenek. I Patryk i poszli wyżej. Nie ma żadnego problemu. Chodzi najważniejsze przynajmniej mi o zabawę. Muszę się poruszać. Nie chciałbym być 60-latkiem, który tu nie przyjdzie. Może jeszcze za 20 lat nogi pozwolą, albo wszczepią jakieś tytanowe nogi. Zobaczymy. Okej, a to może jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Jestem. Czy na przykład to, że tak jesteś w to zaangażowany, czy to jest może wynikiem tego jakichś twoich ambicji, który chciałeś być kiedyś piłkarzem, czy może chciałeś być działaczem i po prostu coś nie wyszło i teraz realizujesz to poprzez FLS, czy może po prostu to jest zwykła pasja gdzieś tam od dzieciaka? Pasja. Dostałem kiedyś mega ultimatum. Albo piłka, albo nauka. Wybrałem naukę. W naukę, no nie jestem profesorem niestety, przykro mi. Rodzice pewnie płaczą teraz w domu. Ale tak poważnie, nie, po prostu zwykła pasja. Grało się po prostu na betonowych boiskach w latach 90. Później jakaś tam mała przerwa, chociaż też tam na studiach coś sobie kopałem. No i teraz pomyślałem, że chyba najważniejsza rzecz to się ruszać, tak? W zdrowym ciele zdrowy duch. Tyle, no ruszać się, po prostu się ruszać. Żeby ten bęben nie rósł, a tak jak mówię, przy 59 moich latach, no wiecie jak jest.
Super, dziękuję Ci za wspaniały wywiad i za poświęcony czas. Był z nami Marcin Cudoł. Dziękuję bardzo. Zapraszam, tak jak mówię, na stronę facebookowego, na stronę Facebooka, czyli Błękitna Husaria łamana na Watacha. Dziękuję Państwu za oglądnięcie tego biednego wywiadu i Tobie również. Super, dzięki wielkie.